SK Info. Zawiedliście nas, dorośli. Macie jeszcze chwilę, żeby odzyskać choć część naszego zaufania. Bardzo mi się podoba, że ludzie w tak młodym wieku mają tą świadomość, co się dzieje z klimatem, no i przede wszystkim coś z tym robią. I ja jestem rodzicem, mam dwóch synów i bardzo dużo rozmawiamy o klimacie, o ekologii, o środowisku. No i uważam, że taka solidarność międzypokoleniowa będzie kluczem do sukcesu, bo no, starsze pokolenie ma władzę, ma wpływ, a młodsi będą odczuwać w dużej mierze skutki tego, co trwa teraz, tak? Czyli zmiany klimatyczne, czy nawet kryzys klimatyczny, tak można powiedzieć. Nie zatrzymacie nas, będziemy, póki mamy czas! Chcemy, żeby ludzie w końcu wiedzieli, że to, co mamy teraz, to jest katastrofa klimatyczna i chcemy nazywać rzeczy po imieniu. Ktoś sobie powie, a tam co mnie obchodzą te lasy w Amazonii? Te lasy w Amazonii, które płoną, odpowiadają za 80% tlenu na Ziemi. Skoro dorośli zaprzeczają naukowcom, skoro dorośli nie słuchają nas, to kto ma zmieniać świat jak nie my? Ja sobie mogę wyobrazić, że po prostu mnie zabraknie wcześniej niż ja sobie planuję. Ja sobie no, po prostu nie mogę wyobrazić, że ja nie będę mógł mieć swoich dzieci, których będę mógł wychować. Chyba 3% z tego co wiem jest osób, które w świecie nauki mówią, że jednak to nie jest takie oczywiste. Zdecydowana większość mówi o tym, że mamy do czynienia z bardzo mocnym przyspieszeniem tych zmian klimatu. No i też się mówi o tym, że mamy 30 lat na to, żeby przygotować się, bo jeżeli nic nie zrobimy, no to po prostu znikniemy jako gatunek ludzki. Nadal brakuje nam edukacji w szkołach, nadal brakuje podnoszenia tego tematu przez głównych polityków, którzy powinni zajmować się naszą przyszłością, bo to my będziemy wtedy żyć. Jeśli ktoś nie mógł dzisiaj dotrzeć, w następny piątek będzie Earth Strike. Więcej informacji właśnie można znaleźć na stronie Earth Strike Białystok i liczymy, że przyjdziecie. Wszyscy działamy na rzecz klimatu. SK Info.